Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. Kochani, od razu na wstępie kilka informacji, które myślę, że was mogą zainteresować. Po pierwsze, niestety jeżeli chodzi o Project Zomboid, to na razie musimy sobie delikatnie spasować, więc na razie nie będzie odcinków z Project Zomboid, ponieważ nie możemy się z ekipą zgrać, żeby cokolwiek nagrać. No wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje życia i tym podobne. Dlatego po prostu na razie może być z tym zomboidem ciężko. Myślę, że jakoś w następnym tygodniu damy radę się spiknąć i nagrać jeszcze kilka odcinków. Ale i tak ten sezon myślę, że długo już nie potrwa. Tak więc no, myślę, że zobaczymy się, jeżeli chodzi o zomboid, dopiero w sezonie trzecim, który również jest już w planach, więc się nie martwcie. Będzie polegał całkowicie na czymś innym. Nie będzie już na pewno takiej dużej mapy. Wręcz przeciwnie. Dodatkowo będziemy grać wszyscy solo. Więc myślę, że może być ciekawie. To taka zapowiedź w sumie wstępna. Początkowa dla was. Dla osób, które Minecraft Legends oglądają. To jeszcze będę ogólnie zapowiadał. Myślę, że też na filmie specjalnym, który... Tak, już wiem, nieraz mówiłem, że już niedługo się pokaże. Ale teraz już naprawdę się niedługo pokaże. Myślę, że sobie po prostu to wszystko wyjaśnimy, jak to wygląda. Więc tak, myślę, że 54 odcinek Zomboida będzie ostatni, potem już będzie wchodził Minecraft Legends plus Mage Seeker. Niedługo kolejny Leilik of Mid Story będzie też chyba wchodził bodajże z Nunu, to sobie też oczywiście rozegramy. I skupię się, kochani, tak jak kiedyś na indyczkach. Na indyczkach, więc możecie być pewni, że te indyki będą. I ogólnie będę chciał coś jeszcze przetestować, jeden taki, że tak powiem, nowy tryb nagrywania, ale to już wam nic o tym na razie nie będę mówił, po prostu coś planuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie myślę, że też będę starał się troszeczkę bardziej ten content family friendly robić, właśnie po to, żeby również osoby młodsze, które na ten kanał przychodzą, a widzę, że jest was coraz więcej, żebyście się po prostu nie czuli tutaj przeze mnie zgarszani. Dobra. Już i tak zgarszyłem wszystkich, co chciałem zgorszyć, to i tak zgorszyłem. Więc tak to wygląda. Minecraft oczywiście z Mitzikerem teraz będą sobie wchodzić. I tyle. Czy ja to mogę niszczyć? Nie mogę tego niszczyć. Chodźcie, bo wy się pozabijacie. Trochę durna to przeszkoda, no ale cóż. Dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o Minecraft Legends, to kochani, ja nie będę chciał się teraz zbytnio skupiać na tych dużych outpostach, tylko myślę, że sobie poparmimy tego Prismarynu. Może jakąś taką większą bazę sobie tutaj założymy, bo możemy ogólnie robić sobie te fontanny, co też może nie być głupie. Może nauczymy się po prostu grać w tą grę. Więc no, tak to wygląda. Tylko zobaczcie, ogólnie problem jest taki, że operowanie tymi jednostkami naprawdę jest ciężkie. Dobra, strzelający oczywiście tu. Dobra, robimy to tak. Te szkielety tutaj, nie wiem co one sobie robią, one się chyba teleportowały w ogóle. Skaleczy? Nie, to jest nie kaleczy. Wy macie się na nich skupić. No właśnie, ten Prismaryn widzę, że dropi najbardziej. Najbardziej dropi na tych budynkach, czy on tylko na budynkach dropi. Chodź. Się skupcie na obronie. A my się wami zajmiemy. Wykupiliśmy. I kolejny się jeszcze zdarzyło niestety pokazać. Wow. Ok,
szkielety, gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Naprawdę, jeżeli chodzi o gry takie... nie wiem, jak to nazwać nawet. Gry strategiczne? Nie, troszeczkę tak. Ja naprawdę jestem bardzo fanem takich gier, aczkolwiek no tutaj moim zdaniem jest troszeczkę niedopracowana obsługa tych mobów. To mnie bardzo irytuje. Wszyscy? Tu zostało. Irytuje mnie obsługa tych mobów, bo ja bym sobie na przykład chciał zaznaczyć. Dobra, placówka zniszczona, świetnie. Chciałbym sobie ich zaznaczyć, żeby oni mogli mi tutaj bez problemu cały czas jakby być w pasku, nie? Żebym mógł im wydawać rozkazy. Tutaj tego się niestety nie da w ten sposób zrobić, dlatego ja tak troszeczkę też po łebkach gram w tą grę. Teraz się da. Teraz to złoto nawet wydobywają. No wydobywać złotko, wydobywać. Tak wyjęczycie, nie wiem czy to świnie tak jęczą, chyba nie. Dobra, ten outpost zrobiony. Zniszczony posterunek podniósł, spoko. Następny posteruneczek. Jest tutaj duża horda. Źródło przeznaczenia, no myślę, że musimy do tych szkieletów iść. Dziś w nocy pigliny wezmą na cel dom twoich przyjaciół. Musisz im pomóc. Szkielety są gotowe na kolejną walkę z piglinami, gdy będziesz ich potrzebować. Ja sobie z tego zdaję sprawę, tylko fakt, że my mamy dosyć spory kawałek, żeby przejść, jest dosyć irytujący, no nie oszukujmy się. Z tamtą stronę. W ogóle te bazy przydałoby się tak obudować, żeby one potrafiły same się bronić. Myślę, że też się tym zajmiemy. Tylko skąd mam tyle drewna? Wow. Sporo tego drewna tu mam. Zbieramy oczywiście jednostki, które sobie też tutaj w okazji siedzą. Zombie? Tam są szkielety. Szkielety bym sobie... A chociaż szkielety tam będą. Bo to już zaraz będzie nocka. O, redstone. A my redstone'a nie możemy, prawda? Możemy. Zbierają redstone, dobra. Nie mam po prostu nasadzonego tutaj. Szybko pyknął. Redstone będzie gotowy. Redstone był nam potrzebny bodajże do zombie. Zombiaki są naprawdę dobrymi jednostkami. Uuu, kolejny redstone. Oni też mi drewno będą zbierać niestety. Nie wiem po co. Dobra, niech sobie tutaj zbierają. Muszę w ogóle ten pasek sobie też poprawić delikatnie. Zbieram was, zbieram. Chodźcie. Was też. W ogóle kupiłem Switcha i też planuję jakieś gierki na Switchu robić. Tylko problem jest taki, że powiem wam szczerze, tych ekskluzywów na Switcha nie ma zbyt wiele. Myślałem trochę też o Zeldzie. Kurze, tu jest Redstone'a. Gdzie my idziemy w ogóle? Ej, w tą stronę. Nie w tą stronę, ale Redstone'a jest tutaj od zarąbania. Trzeba pamiętać, że tutaj występuje Redstone. No naprawdę, Redstone to jest groma. Mam nadzieję, że już mi niewiele brakuje do przejścia tych szkieletów. Kupieski? Ale psów to ja nie chcę. Dobra, mroźne szczyty, znaczy ostre szczyty, ale mroźna to tu jest. Oceloty. Gdzie tam ta ekipa? Idzie ekipa. Czy to działa tak jak myślę? Nie, niestety nie działa jak myślę. Dobra, już tam niewiele brakuje, więc spokojnie, no tylko ich nie obwarujemy, to jest problem, nie?
sam pole. Pomóż przyjaciołom przygotować obronę przed nadchodzącym atakiem. Dobra, no tylko jak to wygląda? Jaka jest ta wasza baza? No duża jest ta baza. Właśnie wracając do tego Switcha. Ogólnie teraz sobie pykam na Switchu w Minecraft, nie Legends, tylko Dungeons. I tam są zombiaki i tak dalej. I powiem wam, że ogólnie taki lekki mindfuck, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Jedna strukturka. Weźcie. Kurde, no mówię, no to budowanie tutaj to jest dramat. Budowanie tutaj to jest naprawdę dramat. Ja wiem, że ta gra wiele wybacza, nawet te dziury w bramach i tak dalej. Ale ogólnie no to jest dramat. Budowanie i ogólnie zarządzanie noskami jest tutaj koszmarne. W ogóle tryb gry całkowicie moim zdaniem nie pasuje do tego, jak ta gra miała wyglądać. Jeden. Fajnie, tylko przerwaliście mi budowę. Pigliny lecą z której strony? Na razie jeszcze ich nie ma. Może i są? O. No tłuszcie ich, no. Czemu ich nie tłuką? Nie, może powinienem te jednostki jakoś tu zostawiać, żeby one broniły, ale naprawdę, no. To jest kupa straszna. Już. Dobra. Tam są kolejne pigliny. Rozwalcie je, no kurde. Ja mam wam pokazywać palcami. Czekajcie, ja im chyba mogę tak wydawać rozkazy i ja ich nie tracę. Ja je tracę. Tracę je. No nie, no to jest bez sensu, serio. To jest bez sensu zrobione. Czemu nie mogę kontrol jedynki na przykład wcisnąć i je cały czas mieć zaznaczone? To jest tu głupie. Pigliny wysłały posiłki. No bo ten okrąg powinien być większy znacznie. O, jest duży francel. Sam się wysadził.
sam fakt, że i my go nie możemy atakować, jest głupie. Wow! Nadchodzi ich więcej! Nimi to sobie poradzimy bez problemu. Zabiły się gnoje. Też się przebiły gnojki. Szkielety trochę się bronią, ale... Kupiliście? Tutaj to w ogóle jest dziura o pół metra. Jeszcze się palę, świetnie. W twoją stronę zmierza nowa fala piglinów. W ogóle złoto leży, ale złoto mam cool. No, ile was tu jeszcze będzie? Szkoda, że trudnych posterunków się nie zarobi się tym. Ooo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 o
Ja muszę chwilę odpocząć. Tam się tłuką. Tam się tłuką. Jest tu dwóch. Ten już kiedyś chyba został. Jest duży, jest duży. Dużo dużego. Tak, jest duży. Ten był. Chyba tego wybuchającego cmaniaczka od razu wywalić. Zobaczymy, czy sobie poradzę. No. No oczywiście ja musiałem dostać, tak? No zdychaj, zdychaj. Wkrótce będzie tam więcej piglinów. Role się odwróciły. Czas pozbyć się reszty piglinów. Z wami też sobie chyba dam radę. Naprawdę będę musiał chyba ufortyfikować ich całkowicie, bo nie wydaje mi się, że ja będę chciał tutaj wracać na stop. Rozdychać. Inwazja odparta, udało ci się obronić szkielety. Ich płomień jest bezpieczny. Fajnie. Tylko kasę dawać, jak macie jakąś. Bez kasy? Serio? Kłamstwo w państwie. Jeszcze jak wioski, to jak cię mogę naprawdę, bo z wioskami nie ma takiego problemu, że nie możemy się teleportować, ale tak jak tutaj, to jest lipa. Czemu my nie możemy się do wiosek, na przykład zombie, teleportować? Wieża mrozu, wioska. W ogóle to też przewijanie jest słabe. Jeszcze na bazę piglinów. No tu nas nie było jeszcze w sumie. Teraz sobie też trochę pozwiedzamy w tej grze, bo skupiliśmy się całkowicie na czymś, na czym na początku w ogóle nie powinniśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Typu właśnie na rozwalanie tych głównych baz. A nie mieliśmy tak naprawdę jeszcze pojęcia, jakie mamy ulepszenia, czy jakieś wieże i tak dalej. Utrudniliśmy sobie po prostu grę.
utrudniliśmy sobie po prostu grę. Dobra, zacznijmy w ogóle od tego, że robimy sobie tutaj mieszankę. Zbierz wszystkie zdrowce, weźmiemy sobie na 8. Netherrack weźmiemy sobie na 7. Kamień to mamy, to mamy. Diamenty i to w ten sposób. Bo myślę, że te surowce są najważniejsze dla nas. Dar na ziemię. Bierz 1000 drewna i kamienia raz 125 żelaza, węgla, czerwieni tu diamentów w jednym. Wow. I mamy coś ukrytego tutaj. Tu kolejna wieża. No, ta stara wieża mrozu nadal dobrze się trzyma. Próbuję sobie przypomnieć, po co ja je zbudowałem. Raczej nie to miałem na myśli, ale może być. Dobra. Mamy kolejną wieżyczkę. Do szamanka w ogóle możemy rozwalić. Zdemontowana przez Allaya. Zbierz. Zbierz wieżę mocy, aha. Czyli najpierw musimy sobie zrobić to ulepszenie, no właśnie. No ale dobra, odkryliśmy, czyli nie zawsze mamy tutaj pokazane to wszystko. Podkładam zasoby, skrzynia wioski jest pełna. Co ja tu lazłem? Dobre pytanie. A, wiem po co lazłem. Nie potrzebujemy chyba aż tu zbieraczy. To jest 100, prawda? Tak. To dawało chyba 50. Może mówię tak, 50. Ulepszenia. Gdzie to są ulepszenia? Ulepszenie wspólne skrzynie wioski. Łączy wszystkie skrzynie wiosek, umożliwiając dostęp do nich wszystkich z dowolnej wioski. To może nie być głupie. Zbierz wieżę mocy za cenę złota i zasobów umożliwia zbieranie specjalnych wież gospodarzy rozsianych po całym świecie. To może nie być głupie za stówkę. Ekspercka stolarka, przepraszam. No, tylko zwiększenie budowli. Muraża. Standard. Plus 15 mów gromadzących się. Tutaj mamy więcej tego wszystkiego. Każde dodatkowe ulepszenie pozwala na przenoszenie więcej pryzmarynu, złota, lazurytu, kamienia i drewna. No właśnie, no bo tego nie mamy w teorii. Myślę, że tak, to ulepszenie możemy sobie zrobić jak najbardziej pod 8. Tylko może wiecie co, gdzieś indziej sobie to zrobimy, żeby sobie tego nie popierdzielić. To nie to, to miał być potwał. I jest przechowalnia Allaya. No i fajnie. Bo tak, to chcemy usunąć, to chcemy usunąć. To już mamy 100. 150 i 200. Nie potrzebujemy aż tylu Allayów. Dobra, i co my z tego możemy sobie zrobić jeszcze więcej? Mamy 200. Większa liczba mobów, które możemy zespełnować. Wiecie co? Myślę, że możemy sobie zrobić to w ten sposób.
Ale wspólne skrzynie już mamy. Wspólne skrzynie już mamy, tylko co daje na przykład... Co daje większa liczba tego wszystkiego? No właśnie, tego nie wiemy. Dobra. Pod ósemką zróbmy sobie to kolejne. Demontaż, wiesz. Też kurde, no nie chcę tego tutaj robić. Dobra, opcjonalne zrobimy w tym miejscu. Tu, gdzie były ulepszenia z alejami. Doskonale. Teraz wszystkie wieże na świecie są do twojej dyspozycji. Tylko tutaj stówkę skosztuje. No ale właśnie, co nam daje wyższy poziom tego na przykład? To nie jest nic opisane, to mnie bardzo irytuje. Naprawdę mega mnie to irytuje. Też wolałbym chyba gromadzenie sztandaru. Albo to. Dodatkowe. Więcej pryzmarynu, złota i tym podobnych. Bo już podstawowe surowce wszystkie mamy. Tylko tak, jeżeli chodzi o na przykład zwierzaczki nasze. Zombie potrzebuje redstone'a. Skelety potrzebują diamentów. To potrzebują żelaza. No ale tych mało tworzymy. Bardziej tworzymy golemy kamienne. I właśnie albo zombie bym chciał zacząć tworzyć, albo szkielety. To może jednak zróbmy sobie ulepszenie któryś z tych. Szkielety bardziej po dupie dostają. Pierwsze ulepszenie daje 25 sztuk czerwienitu i sprawia, że wioskowe skrzynie położone na bagnach lub skrzynie aleju w dowolnej biomie mogą zawierać czerwienit. Aha, ale to do zombie. Pierwsze ulepszenie daje 25 sztuk, dobra, to już było. Ale właśnie, ale może... Tak jak wyrzutnia czerwienitu. Może nie być głupia. Studnia. Odporna struktura, która służy zarówno jako punkt zarazania się i jak i miejsce, do którego można szybko podróżować. Niszczy pociski wroga. Wieża rozpraszająca, wieża krótkiego zasięgu, która strzela salwą strzał w kierunku wrogów znajdujących się w zasięgu. Wybuchownie, punkt obserwacyjny i bęben wojny. My tego... Tu jest bęben wojny. To i tak potrzebujemy redstone'a więcej. Wszystkiego więcej potrzebujemy. Dobra, ale myślę, że tak. Na początku ulepszmy sobie diament. Ulepszenia surowcowe. Czekajcie, co to jest? To. Zbieranie wież mocy. To jest pierdolnik straszny, którego na razie nie ruszam. Płomień stworzenia i sztandar. Tutaj niech będą właśnie ulepszacze do takich rzeczy jak taki. No dobra, to na razie tutaj sobie to zrobimy ulepszenie. Chcę być perfekcjonistą, ale nie wiem czy mi się uda. I tu jeszcze jedno z diamentem było. Zbierz czerwienit. Zbierz diament. Zrobimy sobie, przenosimy po prostu sobie w jedno miejsce. To za mało surowcy. A bo tam to pewnie się jeszcze tak, tam to się jeszcze rozbierało. Teraz Allajowie będą zbierać cenne diamenty do twojego użytku. Już nie przesadzaj. Chowanie Enterraku. Chowalnia Allajów. Zbierz węgier, zbierz żelazo. Dobra, czerwienic. Powinniśmy zmieścić jeszcze jedno chyba. Tak mi się wydaje. Alejowie będą zbierać dla ciebie czerwienic na bardziej skomplikowane budowle. Już pewnie się mylę.
Ja oczywiście się myliłem. No to dupa blada i to straszne. Dobra. Niech będzie na razie tak jak jest. Myślę, że teraz możemy sobie bez problemu przejść tutaj i jakoś kierować się na północ. Może te wioski sobie poogarniać. Wioski jest pełna. Zbierzmy te skrzynki. Dobra, i tak tu już jesteśmy, to jaki to jest problem. No i widzicie, na przykład tutaj wszystko jest roznegliżowane. No i fajnie. O, i to nam daje też ten surowiec do ulepszania. Świetnie. I zobaczmy, czy to wszystko zebrało. Tak, to wszystko zebrało. Wieża mocy, dobra. Chodźmy, rozbierzmy tą wieżę mocy najpierw. Bo złota mamy pełno, 430 złota. O, widzimy diamenty. Teraz tak tego mamy mało. Ok, slipa. No ale sam tak chciałem. Sam tak chciałem. Kolejne. Zbierają? Chłopaki, pospieszcie się. Dobra, po dwa będziemy stawiać. Więcej się nie opłaca. Jest wieża mocy, jest wieża mocy. Wieża mrozu, bierz. Co nam to da? Bo jak nam, da nam tylko i wyłącznie diament, to jest bez sensu. Ja kasuję to ulepszenie. Patrzę na statystyki. Zablokowana wieża mrozu. Aha, czyli po prostu tylko i wyłącznie nam daje możliwość tworzenia tego. No okej. Okay. I w teorii, jak pozbieramy wszystkie, to już potem luz. Horda bastionu, sobie polecimy od razu na hordę. Zebrałem tam wszystkich. Wszystkich. Tyle powinno starczyć. W ogóle jeszcze był bug, że pokazywało nam tą wieżę, która już w sumie jest dawno rozebrana. Dobra. Oj, trzy walnałem. Nie chciałem trzech. To jest nawet sporawa. O, uciekajcie stamtąd, uciekajcie stamtąd. Uciekajcie stamtąd. No widzicie, tak naprawdę nie opłaca się używać innych komend jak to. Po prostu napierdzielać. Wydaje mi się, że zombiaki są lepsze od golemów. Ja sam tam zebrałem wszystko. Również nie było lipy. No walcie, walcie. Już się nam chyba kilku potopiło niestety. Tam jeszcze zombie tam widzę, utopi. Ponowie sobie w ogóle w kulki lecą. Coraz bardziej się chyba zombie kiepotają. To znacznie silniejsi. Też opłaca się bardziej te bazy walić pojedynczo. Mówię w te mniejsze. Przynajmniej zbieramy wszystkie surowce, które chcieliśmy. Dobra, walcie to jeszcze, ja ich potwieram.
otwierane. Zostało ostatnie tylko i tyle. Już na luzie, już nie ma nikogo. Placówka zniszczona, świetnie. Dobra, czemu nie mam zbierz wszystko? Węgra nie z... Co? Ej, coś tu się... Raz żelazo zrobiłem. O kurwa. Ale jestem genialny czasem. Czasem ja jestem genialny. Ta wioska jest na razie bezpieczna. Miejmy nadzieję, że uniknie wygłodniałych oczu piglinów. Jestem genialny. Niedużo, ale... Ale zawsze coś. Dobra, na źródło przeznaczenia musimy jedno żelazo anulować. O matko. No fakt, mam 300. Diament. Diament czerwieni. Żelazo. To miał być węgiel. Takie chcieliśmy. Może lepiej przygotować cię do walki. No, dobra, i chyba wydaje mi się, że sobie zrobimy ulepszenie sztandarów. Sztandar czy co innego? Czy może czerwienic? Dobra, czerwienic. Być może źle robię, ale... Mam nadzieję, że ten czerwienic się przyda. Jak uczy ich? To jest kolejny bastionek. Oczywiście lecimy na nich i może sobie przetestujemy właśnie to wyrzut i czerwieni tu. Co wy na to? Bo jakaś nowość była. To nie powinno być daleko, przynajmniej mam taką nadzieję. Tak, już jesteśmy. Dobra. Rzutnia czerwieni tu. O, panie. No spróbujmy, co mi tam? Tówkę tylko. Mam nadzieję, że to będzie dało się przesuwać. Zobaczmy w ogóle, jak to działa. Potwierdź cel. Właśnie ty. Musi ostygnąć. Ile ona stygnie? Dużo stygnie. Mega dużo stygnie. No to powiem wam szczerze, że jak za stówkę to tak średnio. No ale jedyne to jest dobre to, że ma nieograniczoną ilość amunicji chyba. Więc jakby się tak postawiło ze 3, to miałoby to jeszcze jakiś sens. Naprawdę długo stygnie. Ej. Weź strzel. Długo, mega długo. Oj, nie chciałem tego. No ale sporo to hituje za to. A jak będę chciał ją sobie zdemontować? Jak mi powiecie, że odzyskam stówę, no to jest to urw. Możemy najpierw zrobić oblężenie, porozwalać to co chcemy, a dopiero potem się na nich wpierdzielać. Ale dobra, idziemy, bo... O nie, nie zdążę chyba.
To zdążyłem. Ginąć. Teraz stop. A ty kurde, co na wakacjach jesteś? Ostatni spawner. Ile uzyskałem? To jest dobra, uzyskałem sztukę. To nie jest złotym czerwieniem. Rol sobie 300 ogólnie i masz w dupie. Dobra, otwieramy i was. Ci przyjaciele dokonują inwazji tutaj. Wszystkie siedliska są git. A, one zbudowały nową placówkę obronną, okej, czyli nie zawsze robią inwazję. Czasem sobie po prostu coś tam budują. Dobrze wiedzieć. Coś to macie do rozwalenia. Oni jedną budują, my im kolejne rozwalamy. No i fajnie. Kto was tam bije? Kto was tam bije? Taka węgiel został, tak? A i złoto tam jest jeszcze. A to jest węglowe złoto, tak? To jest teksturka węgla, która się zbogowała. Powinno być złotem. Definitywnie. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, kolejna placówka rozwalona. Rozumiem, że w tamtą stronę mamy źródło przeznaczenia, tak. Dobra, lecimy sobie do kolejnej wioski i kierujemy się na północ. I będziemy kierować się na północ. Jeszcze byśmy zobaczyli, co mamy tutaj, bo chyba to jest kolejna wieża. Jak walą w tych osadników. Zdechło to zdechło. Latanie po nocy jest trochę do dupy. Bo nawet one nie są ciężkie, tylko irytujące. Nic więcej. Trzeba bronić mnie. Proszę. To jest kolejny posterunek. Dobra. No to myślę, że sobie od razu ten posterunek ogarniemy. Jakbyśmy znaleźli czerwieniec. Uuu, to by było fajnie. Tu jest wieża. Elektryczna. Uuu, bez cutscenki? No nie rzucać się, panowie, aż tak. Proszę mi się tak nie rzucać. Ja rozumiem, że wieża będzie już odblokowana. Tyk. Uderzeniowa, wieża uderzeniowa, dobra, świetnie. Dobra, moi drodzy, ale... W tym miejscu byśmy się już pożegnali. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra od was, Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej, hej.